Dzisiejszą modlitwę poprowadzą siostry z Częstochowy, które na co dzień posługują wśród dziewcząt w ośrodku szkolno-wychowawczym. Będziemy bardzo blisko Jasnej Góry, niemal u stóp jej, blisko przy sercu naszej Matki Maryi. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Piąty dzień nowenny za wstawiennictwem świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Wierny pasterz. Wytrwaj w wierności ku Panu Twojemu Jezusowi aż do śmierci, a wtedy nie opuści Cię nigdy, ani w życiu, ani przy śmierci, ani w wieczności. W życiu księdza Zygmunta nadszedł bardzo trudny czas, kiedy podjął się założenia katolickiej szkoły polsko-niemieckiej, a wszystko w trosce o dzieci, które przez wychowanie w szkole ewangelickiej gubiły się w prawdach wiary lub zupełnie ją traciły. Niestety, mimo czystej intencji autora, społeczeństwo żyjące pod zaborami nie było przychylne temu przedsięwzięciu. Rozpoczęła się prawdziwa walka podsycana przez przeciwników Kościoła, którym założenie katolickiej szkoły nie było na rękę. Ksiądz Zygmunt wiele cierpiał z powodu pogróżek, publicznych szykan oraz krzywdzących artykułów prasowych. Wiedział jednak, komu służy, dlatego nie poddał się. Wiedział, że walczy o zbawienie dusz. A może i ty doświadczasz cierpienia z powodu opowiadania się za dobrem i prawdą? Trudu zmagania się między życiem w wierności wartościom, a życiem bez zasad. Święty Zygmunt może pomóc ci w wytrwaniu w dobrym. Poproś go teraz o wstawiennictwo u Boga. Święty Zygmuncie, uproś mi świadomość tego, jak wielką jest godność duszy ludzkiej. Naucz mnie walczyć aż do końca, być wiernym aż do śmierci. Naucz mnie iść za Jezusem zawsze, być wiernym także na drodze Karwalii. Święty Zygmuncie, walczący o duszę, módl się za nami. Święty Zygmuncie, znający prawdziwą wartość człowieka, módl się za nami. Święty Zygmuncie, wierny Chrystusowi, módl się za nami. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie dla zbawienia mojej duszy, odnów we mnie Twój obraz, uczyń mnie podobnym do Ciebie. Przez Twoje konanie naucz mnie, jak nie wchodzić w kompromisy ze złem,
jak wytrwać w wierności wierze we wszelkich przeciwnościach. Amen.